Dzień dobry albo dobry wieczór. 16 grudnia w czwartek. Pozdrawiam Was słowami, które czytam najpierw ze Starego Testamentu, z Księgi Jozuego, 2 rozdziału, 11 wiersza. Pan Bóg Wasz jest Bogiem w górze, na niebie i w dole na ziemi. I Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału, 20 wersetu. Jezus mówi: ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I krótka modlitwa. Mój Jezu, jesteś w niebie ze świętymi aniołami. Jednocześnie jesteś tutaj przy mnie, choć jestem grzesznikiem. Otwórz moje oczy, abym mógł Cię zobaczyć tutaj, pośród nas. Otwórz moje uszy, abym usłyszał Twój głos tutaj, pośród nas. No, trzeba przyznać, że zarówno Stary, jak i Nowy Testament taką bardzo konkretną wiadomość przesyłają nam dzisiaj. Nie ma co ukrywać, bardzo też wiadomość pozytywną. Bóg jest ze mną zawsze i wszędzie. Wyobrażaliście sobie kiedyś, co by było, jeśli, no i tak nie będzie, ale jeśli, tak już maksymalnie musimy wyobrazić sobie rzeczywistość, w której nie ma Boga. Jak wyglądałby był świat, w którym najprawdopodobniej panowałby wszechobecny strach? Bezsens, jaki towarzyszyłby ludziom, którzy każdą decyzję, każdą rzecz, jaką mieliby zrobić, no, musieliby potraktować jako rzecz jednorazową i która nie musi mieć żadnych konsekwencji. No i chaos, który przez to mógłby gdzieś między nami wszystkimi na całym świecie panować. Natomiast to, że Bóg jest, ja jestem o tym głęboko przekonany, i Bóg nadaje mojemu życiu bardzo głęboki sens. Moje decyzje, moje cele, moje chęci, moje pragnienia zawsze są konfrontowane z tym, czego On oczekuje ode mnie, z tym, w którą stronę On chciałbym, żebym poszedł. Moje życie, ale także i śmierć ma w tym momencie głęboki sens. Mam poczucie, że ktoś zawsze za mną stoi. Bo no, myślę, że każdy z nas przeżywa lepsze i gorsze chwile. W tych gorszych myślę, że Bóg jest właśnie tym, który przede wszystkim podnosi mnie na tą chwilę, kiedy ja sam nie mogę każdego kolejnego kroku zrobić. I myślę, że to jest zarówno w tych lepszych, jak i gorszych chwilach. Bóg zawsze ze mną jest. I ktoś kieruje mnie podczas trudnych decyzji, jakie przychodzi mi podejmować. I myślę, że to przeżywa chyba każdy z nas, kto stoi w obliczu jakiegoś rozstaju, jakiejś decyzji, które musi podjąć i wtedy zadaje Bogu pytanie: Boże, co ja mam robić? Podpowiedz mi. To jest zazwyczaj Pismo Święte, jak i jakby taka relacja pozwala nam podejmować chyba lepsze jednak decyzje. Co jest ciekawe, jeżeli chodzi o dzisiejszy tekst, mam tutaj na myśli Ewangelię Mateusza. To słowa, które są dzisiaj zacytowane w Książeczce z Biblią na co dzień, to są ostatnie słowa, które powiedział Pan Jezus do apostołów i to są ostatnie słowa, które padają w Ewangelii Mateusza w ogóle. Jaka jest sytuacja? Kiedy padają te słowa? Jest już, wiemy, po śmierci Jezusa, wszyscy są zrozpaczeni, wszyscy mają problem, co z życiem dalej, jakie decyzje mają podejmować, w którą stronę mają pójść, co się wydarzy. I Jezus prowadzi ich na górę koło Galilei i tam do nich przemawia. Jak jest napisane w Ewangelii Mateusza, jeszcze wtedy niektórzy wątpią. Jeszcze wtedy nie wszyscy są przekonani, że to, co się teraz w tej chwili dzieje, to co zmieni absolutnie ich życie. I wtedy właśnie Jezus podpowiada: idźcie, uczcie i chrzcicie wszystkich w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie ich tego, co wam przykazałem. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo Jezus daje na sam koniec Ewangelii bardzo konkretne zadanie, ale mówi, że z tym zadaniem nie będą musieli radzić sobie sami. I powiem szczerze, że te słowa naprawdę są mocno pocieszające, bo trzeba przyznać, że same głoszenie Ewangelii, ale w ogóle życie jest trudne. I w ogóle przychodzi na podjąć bardzo trudne decyzje. I takie słowa, które mówią, że ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, jak dla mnie, są słowami, które
są jednymi z piękniejszych, które pozwalają mi naprawdę podnieść, wyprostować się i powiedzieć, ok, no czasami nie coś nie wyjdzie, ale no, mogę iść do przodu, mogę coś próbować dalej. I właśnie Ewangelia kończy się konkretnym nakazem, pocieszeniem, ale i obietnicą. Bóg jest ze mną zawsze i wszędzie i nigdy mnie nie opuści. I tego wam, nie tylko na ten czas Adwentu, nie tylko na te nadchodzące święta, ale w ogóle z całego serca życzę. Zostańcie z Bogiem. Amen.